Cześć, z tej strony Łukasz, Szafa z Grami. Osoby, które wpadły na mój kanał całkiem niedawno, pewnie przez Wykop albo przez PPE, jeszcze nie mieli okazji mnie widzieć. Natomiast mam potrzebę nagrania takiego krótkiego, mam nadzieję, vloga o przyszłości tego kanału, ponieważ jakby pewne rzeczy muszą się rozwijać i muszą też się zmieniać. Chciałem zacząć od Retro Stories, czyli na chwilę obecną od mojego flagowego produktu na kanale. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zasięg Trójmiasta, w którym operuję, doszedłem już prawie do ściany, jeżeli chodzi o dawnych twórców, dlatego muszę powoli zacząć sięgać głębiej w Polskę. I tu zaczynają się pewne problemy, nie ukrywam, że finansowe. Będę nagrywał jeszcze w tym tygodniu materiał z gościem, który był współzałożycielem grupy Stanbit, która wydawała jeszcze gry na Atari, między innymi Świat Olkiego i Ubot. Natomiast problem jest taki, że większość twórców działa w Warszawie, działa na południu Polski, działa w okolicach Katowicy, działa w okolicy Śląska, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Warszawa oczywiście, Kielce, Szczecin także. Dlatego zbieram się powoli do utworzenia zbiórki na Polak Potrafi i zbiórka ta ma na celu, pomijając oczywiście aspekt wsparcia mojej działalności przez Was, także taką jakby być taką sondą, która ma pokazać, czy faktycznie zainteresowanie tymi materiałami jest realne. Na co będę potrzebował pieniądze? Pieniądze będę potrzebował praktycznie na tylko i wyłącznie jedną rzecz. Otóż na paliwo, aby przejechać całą Polskę, ponieważ tak pi razy drzwi, myślę, że to będą 2-3 tysiące złotych, więc kwota jest dosyć spora jak na ojca dwójki dzieci. I jeśli uda zebrać się więcej, może uda się wypożyczyć jakiś samochód, żebym nie musiał jechać swoim rodzinnym kombi na 2 tygodnie. No zobaczymy, co z tego wyniknie, natomiast zarzucam teraz taki temat i pytanie też do Was, czy oczywiście niezobowiązująco bylibyście chętni wesprzeć mnie w takim przedsięwzięciu. Zaznaczam, że jeżeli zbiórka się nie uda, to nie będzie oznaczało jakby przerwania mojego projektu, ponieważ uważam, że jest on zbyt ważny. Pytanie, czemu ja to robię? No robię to, bo nikt inny tego nie robi. Uważam, że jest masa ludzi, którzy są bardziej zdolni, młodsi, mają więcej wolnego czasu i zrobiliby to szybciej i lepiej, natomiast no póki co nikt się na to nie porywa, więc robię to ja. Zacząłem to robić w takim momencie swojego życia, że są dzieci, jest żona, jest mieszkanie, jest kredyt, więc nie mam możliwości teraz urwania się na 2 tygodnie, żeby sobie tak po prostu pojeździć po Polsce. Mam już umówione kilkanaście osób, nie chcę teraz jeszcze ich wymieniać, będę, myślę, jak już wystartuję zbiórkę, będę powoli ich ujawniał. Na pewno mogę powiedzieć, kto mi odmówił, albo na pewno odmówi. Jednym z tych osób, która mi odmówiła na chwilę obecną, jest Henryk Cygert, twórca na Atari, na Amigę. Też okazało się niedawno, że na peceta. Gość stworzył m.in. Miecze Waldgira i okazało się niedawno, że dokonał konwersji eksperymentu Delfin z Amigi na peceta. Także gość ma naprawdę wiele talentów i warto by było z nim porozmawiać, natomiast nie chcę, ja to szanuję, być może jeszcze uda mi się go przekonać, albo moi znajomi go przekonają, którzy mają z nim kontakt, ja kontaktu z nim nie mam. Drugą osobą jest Janusz Pelc, tutaj raczej mosty są spalone już dawno temu, Janusz nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Wątpię, żeby chciał rozmawiać ze mną. Próbowałem się z nim skontaktować pół roku temu. Nawet nie odpisał, także myślę, że tutaj szanse są nikłe. Natomiast jest kilka naprawdę mocnych nazwisk, które tworzą do dzisiaj. Na razie nie mogę ich podać. Podam je, tak jak powiedziałem wcześniej, jak rozpocznie się zbiórka. Także słuchajcie, pytanie do Was. Jak Wy to widzicie? Czy bylibyście chętni wesprzeć mnie? Wesprzeć także osoby, które będą mi pomagały? Jak zauważyliście w ostatnim filmie z Piotrkiem, wspomagał mnie Motion Ride ze swoimi animacjami i one niestety, ale też kosztują. To nie jest tak, że Piotrek robi je za darmo, a ja nie jestem fanem jakby brania rzeczy za darmo od ludzi. Jeżeli mogę, to im płacę, także myślę, że jednym z progów zbiórki będzie też kasa na animację dla Piotra. Mam nadzieję, że uda się też te pieniądze zabrać. To się tyczy, jeżeli chodzi o Retro Stories. Na pewno będę
bez względu na efekt zbiórki, to kontynuował. Być może zajmie to mi więcej czasu niż teraz. Mogę też powiedzieć, że montowanie takiego jednego materiału na Motion Stories to są jakieś 3 tygodnie już po nagraniu. Także oczywiście nie codziennie, ale myślę, że zebrałoby się tutaj jakieś lekko 20-30 godzin montażu tylko i wyłącznie jednego filmu. Także jeżeli uda mi się zebrać te pieniądze, to planuję objechać całą Polskę na raz. Jakieś 2 tygodnie, być może z jakąś przerwą, zebrać materiał i wtedy myślę, że będę sobie powoli to wszystko montował i wypuszczał w odcinkach. Chciałbym też Was zapytać jeszcze a propos Retro Stories, czy chcielibyście dalej otrzymywać to w formie godzinnego materiału, czy być może wolelibyście, żeby to rozbijać na powiedzmy 15-minutowe tematyczne segmenty, żeby móc sobie to na kibelku łyknąć na raz, na 4 razy na przykład. Czy wolicie jednak formułę całego jednego filmu i oglądacie to sobie, jakby dawkujecie po swojemu. Tutaj też chciałbym, żebyście powiedzieli mi, jak to widzicie. Kolejną kwestią jest to, co pewnie zauważyliście, planszę Szafa z grami wspiera Retronix na filmie z Piotrkiem Kulikiewiczem. Chciałbym zaznaczyć, że to ja wspieram inicjatywę Retronix, nie Retronix wspiera mnie. W sensie, no myślę, że jakoś tam może mnie wspiera. Natomiast nie jest to jakby wsparcie finansowe, nie jest to wsparcie gadżetowe. Mam z Jurkiem stały kontakt, pomagam mu teraz przy wydaniu gry Sołtys, natomiast stwierdziłem, że chcę wspierać jego inicjatywę i powiedziałem: Jurek, zapłać Piotrkowi, Piotrek zrobi ci animację i będę ją puszczał przed każdym swoim filmem, żeby ludzie dowiadywali się o twojej inicjatywie. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, ponieważ wydaje mi się, że zasięg moich filmów często wykracza poza takie kliki retromaniaków, a myślę, że wielu z was takich osób tysika by sobie chętnie przytuliło do swojej małej kolekcji. Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to kwestia live'ów. Przez ostatnie 2 tygodnie, jak tutaj pewnie widzicie, ogólnie burdel jest straszliwy. To wynikało też z mojego researchu, przez granie, ale to też jest research do materiału z Piotrkiem Kulikiewiczem. Wszystko tutaj jest straszliwie rozbabrane. Dlatego czasu na live'y nie było, a w międzyczasie popełniłem małego fejla, ponieważ Sony Vegas wrenderował mi 40 minut czarnego obrazu, czego nie zauważyłem. Wrzuciłem jako film prywatny na YouTube'a i YouTube wystawił mi warna. W związku z czym na chwilę obecną nagrywać filmów nie mogę, nie mogę robić streamów, także musimy poczekać teraz 3 miesiące. Aczkolwiek nie ukrywam, że montaż takiego filmu do Retro Stories pochłania mi tyle czasu i energii, że jak już kończę w ciągu dnia to chciałbym zająć się czymś innym niż niekoniecznie graniem w gry. Mam też rodzinę, mam dzieci, mam żonę i też trochę muszę poświęcić im czasu. Trzecią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to archiwum polskich gier. Jest to temat, który ruszyłem z Mariuszem Górskim z Jaskini Prawiczka. Chcemy stworzyć stronę, która byłaby poświęcona tylko i wyłącznie polskim grom. Myślę tak do 2000 roku póki co, tak powiedzmy do czasu, kiedy kończy się New Secret Service bodajże. Polega to na tym, że na chwilę obecną zbieramy wycinki z gazet, wszystkie, które tyczą się polskich gier. Będziemy to później katalogowali po nazwie gry. Być może jakieś hiperlinki do autorów, do wydawców i tak dalej, żeby to miało jakąś fajną taką formę encyklopedii. Nie chcę korzystać z Mobi Games. Wiem, że Mobi Games istnieje. Niestety nie ma tam filtrowania po kraju pochodzenia gry, a ja chciałbym stworzyć katalog głównie dla mnie, który pozwoliłby mi, tworzenie tego katalogu pozwala mi na poznawanie twórców gier i dochodzenie do nich, do kontaktowania się z nimi w różny sposób. Także ja potrzebuję baz danych polskich gier, żeby móc sobie jakoś poukładać swoją wiedzę, a pomyślałem też, że pewnie innym jakoś to się przyda, więc czemu mielibyście z tego nie korzystać. Na chwilę obecną zebrałem 255 wycinków z samego Secret Service, bez New Secret Service'a. Mariusz teraz pracuje przy Top Secrecie. Mam nadzieję, że za jakiś czas, jak już będziemy mieli trochę materiałów, posegregujemy je i na jakimś pewnie WordPressie to wypuścimy, żebyście też sobie mogli przejrzeć. Nie ukrywam też, że ostatnia rzecz w zasadzie to jakiś dziwny boom ostatnio na, nie wiem jak to powiedzieć, na mój kanał. Trochę mnie to nie śmieliło. Pewnie zauważyliście, że przestałem tworzyć swoje małe produkcyjki typu recenzje gier na Sega, którą kolekcjonuję od dłuższego czasu, którą bardzo lubię. Nie ma moich vlogów, w których wypowiadałem się na jakieś tematy ogólno, około retrowe, około
retro społecznościowe, powiem szczerze, że troszkę się wstydzę, muszę się zebrać znowu w kupę i być może zacznę nagrywać, chociaż też wpływ na to wszystko ma Retro Stories, które mi pochłania strasznie dużo czasu. Research, kontaktowanie się z autorami gier, nagrywanie tych rozmów. Powiem szczerze, że nagrałem do tej pory 2 rozmowy, a czuję się, jakbym nagrał chyba już 10, także to jest po prostu turbo wysiłek, dużo, dużo pracy. Nie ukrywam też, że fajne są rozmowy z tymi twórcami. Często są to dłuższe jakieś konwersacje, niektóre zamieniają się troszkę w znajomości. Także jest to fajne, ale jest to męczące i pochłaniające czas, którego tak naprawdę nie mam zbyt wiele. Także słuchajcie, to są takie 4 rzeczy, z którymi chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś sugestie, to zapraszam was do komentarzy. Powstała też grupa facebookowa, która na razie jest trochę martwa, ale wynika to z tego, że od braku czasu, to oczywiste. Natomiast stworzyłem ją po to, żeby umieszczać tam informacje o kolejnych pojawiających się filmach, ponieważ nie jestem zbyt biegły w socialach, ale wydaje mi się, że Facebook chyba nie do końca fanom mojej strony wysyła informacje o nowych filmach, tak samo jak YouTube nie wysyła informacji o moich filmach do subskrybentów, więc stwierdziłem, że tworzę stronę, tworzę grupę, nazywa się Szafa z Grami, grupa informacyjna, link jest w opisie. Także jeżeli chcecie otrzymywać wszystkie informacje związane z moim kanałem oraz z różnych ciekawostki, które będę tam wrzucał, to możecie się zapisać do grupy. Na razie to leży, kwiczy, natomiast obiecuję, że z czasem postaram się to już ożywić i wrzucać tam informacje na bieżąco. Jeszcze raz, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, może czas stworzyć pierwszego Ask Me Anything, czy po prostu AMA. Jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, też napiszcie w komentarzach. Jakoś do tej pory nie poruszałem tego tematu, ponieważ wydawało mi się, że nie mam nic do końca ciekawego do powiedzenia, ale jeżeli może uważacie, że jest taka potrzeba, to piszcie w komentarzach, wtedy założę osobny wątek do wpisywania pytań i być może stworzę odpowiedzi na filmach. Sorry za lekki bełkot, ale to jest okres poświąteczny z 2 dzieci i jestem troszkę zmęczony. Natomiast też wiedziałem, że czasu już nie będzie w tym tygodniu na nagranie materiału, a wydaje mi się, że jest on potrzebny. Także słuchajcie, to tyle z mojej strony. Czekam na informacje od was, na odzew i do usłyszenia. Cześć!